piątek w oktawie największego naszego święta Zmartwychwstania Pańskiego. Ale jednocześnie jest to 10 dzień kwietnia. Dziś właśnie przypada 5. rocznica tragedii smoleńskiej. Dlatego wszystkich zebranych na tej mszy świętej bardzo serdecznie witam i pozdrawiam. Moich braci w kapłańskiej posłudze, księdza kustosza, proboszcza Jana Fisikowskiego, księdza kanonika Franciszka Stosika, który mieszka w niebie. Pozdrawiam bardzo serdecznie władze samorządowe, panią starostę, pana przewodniczącego, pana burmistrza, pana przewodniczącego Rady Miasta. Łączymy się wszyscy w modlitwie za tych, którzy zginęli 5 lat temu, pamiętając o tych, do których oni jechali, o ofiarach Katynia i tych wszystkich, którzy zginęli, zamordowani w podstępny sposób w lasach, które dzisiaj są już w części odkryte, ale pewnie jeszcze w części zapomniane i nieodkryte. Dziękuję Wam za to, że jesteście, że dzisiaj te znaki w postaci sztandarów są obecne, bo one symbolizują pewną taką wspólnotę, która przy tych sztandarach się gromadzi. Ale chciałbym w tym swoim słowie tu w Kościele podkreślić, że wielu z tych, którzy tam zginęli, było rzeczywiście ludźmi głęboko zaangażowanymi w polskie życie narodowe, społeczne i polityczne. Szanujemy każdego człowieka, który ma swoje poglądy i ma prawo do tych poglądów. Ale dzisiaj w tym miejscu pragnę wspomnieć w sposób szczególny pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, profesora Lecha Kaczyńskiego. Wspominam go dlatego, że miałem okazję kilkakrotnie spotkać go jako prezydenta, ale z radością przyjmowałem go także tu, w sanktuarium, dzięki wstawiennictwu obecnego tu pana Piotra Karczewskiego. Modlił się prezydent w tym sanktuarium. Tam jest taki niewielki ryngraf, który upamiętnia to wydarzenie, a dla mnie to była postać szczególna, nietuzinkowa. Postać, która jakby nie była do końca doceniana nawet przez część ludzi głęboko praktykujących. Właśnie tu nauczyłem się przy panu prezydencie pewnej takiej postawy, która tkwi we mnie w tej chwili. Bo kiedy przybył do sanktuarium, ukląkł na klęczniku przed obrazem Matki Bożej, Królowej Rodzin, to modlił się długo i bardzo żarliwie. Wtedy zrozumiałem, że szuka siły w takich miejscach jak sanktuaria, jak ołtarz, jak modlitwa, szuka siły do kierowania tym narodem. Kolejnym, którego wspominam, ofiarą tragedii smoleńskiej, którą wspominam z bardzo wielką serdecznością i życzliwością, to pan marszałek Maciej Płażyński. To on był obecny tutaj na koronacji tego wizerunku razem z małżonką. To on organizował tutaj koncert pana Stefana Stuligrosza. To on przyjeżdżał na różnego rodzaju rocznice i też było widać, że jego moralność, jego wizja świata, jego troska o człowieka była oparta o Ewangelię. Dzisiaj, siostry i bracia, należy się modlitwa wszystkim ofiarom tej tragedii. Oni stoją przed Bogiem i odebrali już swoją zapłatę. Więc nam nie wolno osądzać, oceniać, nie wolno nam dramatyzować pewnych sytuacji i nie wolno nam dokonywać takich podziałów, jakie dzisiaj się w Polsce dokonują na ofiarach tej tragedii.
tej tragedii. Powinniśmy my robić wszystko, aby od nas wychodził ten płomień prawdziwej jedności, wzajemnej miłości, zrozumienia, że Polska jest tylko jedna. A tożsamość swoją opiera o wartości chrześcijańskie, bo wtedy rozpoczęła się jej państwowość, kiedy Polska otrzymała chrzest, kiedy Mieszko pochylił się z pokorą i przyjął Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela, ale także zaprosił Go do tego narodu, który w tym czasie kierował. Zrozumiejmy, modlitwa jest wielkim orężem. Nauczyli nas tego święty Jan Paweł II i wielu, wielu innych. Nie lękajmy się jej i nie bójmy się tego, że ktoś pokaże nas palcem, że jesteśmy wierzący. Nie róbmy nigdy tego, cośmy kiedyś słyszeli od urzędników ministerialnych, że swoje przekonania zawieszają na klamkach od gabinetu ministerialnego. To nie tak. Człowiek swoje przekonania musi przenosić do tych gabinetów, w którym kieruje społeczeństwem, tym lokalnym czy tym ogólnopolskim. Swoje przekonania, które zdobył w czasie swojego dzieciństwa, młodości, które przeżył tutaj, na tej polskiej ziemi. Siostry i bracia, to dzisiejszy dzień powoduje, że jesteśmy tu w takiej, a nie innej wspólnocie razem i jednoczy nas to samo. A więc, skoro jedność w modlitwie, to niech będzie także nasza jedność w działaniu na rzecz dobra Ojczyzny, ale także Kościoła, który w tej Ojczyźnie jest. Amen. Módlmy się w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej oraz prośmy w intencji Ojczyzny, by była wierna Bogu, Krzyżowi i Ewangelii. Ciebie prosimy. Drugie części naszych uroczystości związane z odsłonięciem i poświęceniem dwóch urn zamontowanych na płycie smoleńskiej. Po lewej stronie Orła Polskiego urna z fragmentem samolotu prezydenckiego, po prawej stronie urny obok Gryfa Kaszubskiego urna z prochami z miejsca katastrofy. Szanowni Państwo, pozwólcie teraz na krótkie słowo wstępne. Na Kaszubach jest wiele miejsc upamiętniających tragiczny los tej społeczności, głównie z okresu II wojny światowej. Natomiast na tym miejscu historycznym dla naszego miasta znajdują się prochy z różnych miejsc martyrologii naszego narodu. I tu, w całym sercu Kaszub, gdzie najmocniej biją nasze serca, już od 17 lat stoi odbudowany pomnik Chrystusa Króla, który został zniszczony w okresie II wojny światowej. Tu umiejscowiona jest też płyta smoleńska. Chciałbym Państwu przeczytać napisy na tym, co dzisiaj zostało tutaj odsłonięte. Na jednej szkatule są takie słowa. Fragment rozbitego samolotu prezydenckiego w 5. rocznicę katastrofy. A w drugiej szkatule pisze urna z ziemią z miejsca katastrofy w 5. rocznicę tragedii. Módlmy się. Boże, Twe słowo uświęca wszystko. Zlej swe błogosławieństwo na te pamiątki po tragedii smoleńskiej. Niech przypominają one nam tych ludzi, którzy tam zginęli, a którzy kochali swój naród, kraj, kochali ludzi i wielu z nich kochało Boga. Przez Chrystusa, Pana naszego. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc dzieła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za Twoim przewodem złączył się z narodem. Znad warty wizy.
Wisły Sanu Bogu. Męczeńska do Cię woła krew. O Boże, skróćcie mnie, co się nasz kraj. Do wolnej Polski nam powrócić daj. Stał się twierdzą nowej siły, nasz dom, nasz kraj. O Boże, skróż termin, co sięg nasz kraj. Do wolnej Polski nam powrócić daj. Stał się twierdzą nowej siły, nasz dom, nasz kraj. Raz jeszcze serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników dzisiejszej podniosłej uroczystości. Życzę Państwu radosnego przeżywania Święta Niepodległości. Życzę także wszelkiej pomyślności dla Kościerzyny, powiatu kościerskiego i jego mieszkańców. Podpisał Lech Kaczyński, prezydent Rzeczpospolitej Polski. Szanowni Państwo, razem z moimi braćmi, kapłanami. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie, tak jak pozdrowiłem w kościele podczas mszy świętej. Pozdrawiam także przedstawicieli mediów, które dzisiaj nam w tej uroczystości towarzyszą. Dlaczego właśnie jesteśmy tutaj, w tym miejscu i przy tym pomniku? Jeżeli chcemy doskonale zrozumieć mentalność Polaków, ich historię, ich zaszłości, trzeba sięgnąć do tego, co wspomniałem również w Kościele, do 1050. rocznicy Chrztu Polski. Przecież to właśnie oni, nasi przodkowie, wybrali na całe lata i wieki Krzyż Chrystusa, a pod nim postawili Najświętszą Maryję Pannę. Dlatego ta msza święta była w sanktuarium Królowej Rodzin. Stoimy przy pomniku Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, który ma być upamiętnieniem tamtych wydarzeń. Tutaj na tych tablicach wiszących przy pomniku Jezusa Chrystusa są różne napisy, ale tutaj po tej stronie od tablicy upamiętniającej ofiary tragedii smoleńskiej są między innymi słowa napisane w 80. rocznicę powstania Związku Inwalidów Wojennych, ale naszym hasłem jest Bóg, honor, ojczyzna i oczywiście nigdy więcej wojny. Bóg, honor, ojczyzna to było w polskich ustach jak coś, co było wyznaniem miłości do ojczyzny i wyznaniem wiary. I kiedy te słowa były zjednoczone ze sobą, nie tylko w myślach, nie tylko w słowach, ale w działaniu, Polska była krajem bardzo bezpiecznym. Dzisiaj właśnie w naszej nowej rzeczywistości, która powinna być dziękczynieniem za odzyskaną niepodległość, jesteśmy świadkami, że to słowo jest wykreślane i wszystko to, co się z nim łączy. Dlatego dzisiaj z pewną nie tylko pamięcią o wydarzeniach, ale także uświadomieniem sobie roli, jaką odegrali niektórzy ludzie w naszej ojczyźnie w nowoczesnych czasach, stajemy przed tą właśnie tablicą. Nazwiska, imiona ofiar. Wśród nich wielu nam znanych, właściwie wszyscy zasiadali w parlamencie albo zajmowali jakieś stanowiska szczególne. Należy się pamięć prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej, który stał na czele państwa i chciał go prowadzić tak, jak nakazywała historia, jak nakazywała tradycja. Bóg, honor, ojczyzna. Oczywiście nie był popularnym dla wielu. Zbyt był uległy pewnym wartościom. Uważano, że w tym mieści się jakaś zależność czy miękkość jego charakteru, ale był człowiekiem odważnym i tu należy przypomnieć Gruzję i to wszystko, co tam wtedy się dokonało. Dlatego dzisiaj staję przed tą tablicą z pełnym poczuciem świadomości, że ten człowiek powinien być upamiętniony nie tylko w tablicach, ale w tym, co przekazał, co chociażby dzisiaj przekazał tutaj nam w tym liście Pan Piotr Karczewski, ale ja sam
mam u siebie w swoim archiwum 4 listy pisane z okazji Święta Królowej Rodzin. Jak pięknie pisał o rodzinie, jasno i wyraźnie, konkretnie, tak, że nie było żadnej wątpliwości, gdzie jest rodzina, ojciec i matka, gdzie jest życie. Pisał wyraźnie. To jest w mojej pamięci. Moi drodzy, kiedy dokonała się ta tragedia, miałem okazję być w Rzymie na pielgrzymce do grobu wtedy jeszcze sługi Bożego Jana Pawła II. Modliłem się o to, żeby Pan Bóg dał wieczny pokój nieba tym, którzy tam zginęli, ale aby nam dał pokój na ziemi, aby ich śmierć nie była na marne, żeby ten zasiew, który dokonał się tam na ziemi smoleńskiej, wydał prawdziwe owoce jedności i miłości w naszym polskim narodzie. Jesteśmy świadkami po 5 latach nieustannych podziałów i niewyjaśnionych sytuacji. Nie jestem tu po to, żeby oceniać, osądzać i mówić, po czyjej stronie jest prawda, czy po czyjej kłamstwo. Ale wołam do wszystkich dzisiaj tu obecnych o jedność polskiego narodu. Jeżeli uznamy, że Polska jest jedna, to wszystkie opcje polityczne powinny jej służyć, a nie swoim osobistym, indywidualnym poglądom. Ojczyźnie i człowiekowi, który w tej ojczyźnie żyje. Niech pamięć o tych, których dzisiaj tu wspominamy, nieustanie wyciągajmy wnioski. Łzy osuszy czas, ból też ran rozstania zagoi czas. Ale pamięć powinna trwać, bo jeżeli my tę pamięć stracimy, to znaczy, że będziemy wchodzić w ślepe zaułki, z których może znowu przez kilkaset lat nie będzie wyjścia, ale wtedy będziemy uderzać się w piersi my sami, że to na naszych oczach dokonał się taki właśnie, a nie inny podział. Niech śmierć tych, którzy tam zginęli, będzie posiewem dobra i miłości wśród Polaków. Dziękuję Państwu. Z jednej strony pomnika Chrystusa Króla mamy upamiętniający nam pomnik byłego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej po odzyskaniu niepodległości Piłsudskiego. Z drugiej strony na tablicy smoleńskiej jest nazwisko przedostatniego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Obaj mieli odwagę głosić swoje zdanie. Liczyli się z głosem społeczeństwa, ale świadomie przekazywali i trwali przy swoich. I to, co ksiądz proboszcz powiedział, że musimy dążyć do tego, aby Polska stała się jedna, żeby Polacy odczuli więź i czuli więź między sobą i walczyli w jednej sprawie. Tak my powinniśmy starać się u nas, na naszym wewnętrznym podwórku, walczyć o to, abyśmy też wspólnie działali dla jednego dobra, a naszym dobrem tu w tym przypadku jest Kościerzyna. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za to, że mieli też odwagę przyjść i upamiętnić tą dzisiejszą uroczystość. Te osoby, które zginęły, które walczyły dla dobra naszego kraju. Proszę Państwa, ja chciałbym tylko jeszcze jedno dodać, że tablica upamiętniająca pana prezydenta i pana Macieja Płażyńskiego jest także na placu świętego Jana Pawła II. Tam jest taka ściana pamięci, solidarności i innych wydarzeń, ale tam są też tablice i proszę o tym pamiętać, że tam można również przyjść i przemedytować pewne kwestie, które dotyczą nie tylko naszej wiary, ale także naszej ojczyzny. Jeszcze raz dziękuję księdzu Marianowi Szczepińskiemu. Dziękuję także burmistrzowi miasta Kościerzyny. Czy ewentualnie z gości ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego poproszę teraz władze samorządowe, ażeby złożyły kwiaty.
składają wójtowie poszczególnych gmin, składa Nadleśnictwo, Solidarność, umysł w naszych pamięciach. Fundowaliśmy tą płytę smoleńską, w której brały udział wszystkie samorządy. No i dzisiaj, po 5 latach, nadchodzi kolejny moment, ażeby również przypomnieć tą wielką tragedię narodową i również wspólnie z wszystkimi samorządami, wszystkich gmin kościerskich, łącznie ze starostwem, z Radą Miasta i z burmistrzem miasta, no postanowiliśmy, ażeby uczcić ten dzień, tym bardziej, że mamy no, wielkie relikty, można powiedzieć, fragmencik samolotu i urnę z prochami z ziemi tam, z tego miejsca tragedii. Także była wielka okoliczność, ażeby dzisiaj dokonać tutaj odsłonięcia, poświęcenia tych reliktów. Także ku wiecznej pamięci, myślę, tej wielkiej tragedii i ażeby społeczeństwo kościerskie miało zawsze na sercu to, co się wydarzyło i abyśmy, tak jak ksiądz prawo odpowiedział, byśmy żyli tym duchem patriotyzmu, a mieszkamy tutaj w samym sercu Kaszub. Wiadomo, że w samym sercu to nasze serca biją jeszcze mocniej. Mamy naprawdę wielkiego ducha patriotyzmu i duża część społeczeństwa bardzo to przeżywa i włącza się właśnie w takiego typu uroczystości. A jak to się stało, że fragment tego samolotu i ta ziemia znalazły się w Kościerzynie? To mój kolega Henio Skiba, który niestety dzisiaj nie ma, bo choroba go zmogła, nie mógł tutaj być, ale on będąc tam w Smoleńsku z wycieczką dojrzał w jednym z drzew właśnie taki fragment samolotu i postarał się o że tak powiem, wydłubanie tego fragmentu. Ma to udokumentowane zdjęciami, sporo zdjęć ma porobione wtedy, także jest to dokumentacja taka fotograficzna z miejsca tej katastrofy. Czyli to jest na pewno fragment Tupolewa? No na pewno tak, bo skąd by tam się wziął akurat w tym miejscu inny fragment w drzewie. Także to trzeba zobaczyć dokumentację, żeby w to uwierzyć. Jest to niewielki fragment, ale jednakże jest on autentyczny. I także dzięki niemu, że on zgłosił się do mnie, gdyż wiedział, że ja tutaj byłem współorganizatorem tej płyty smoleńskiej, żeby rzeczywiście ten fragment gdzieś wykorzystać, żeby to upamiętnić. No i wspólnie żeśmy w porozumieniu z władzami samorządowymi postanowiliśmy, ażeby coś takiego zrobić. I dlatego te dwie urny żeśmy przygotowali, zamontowali i dzisiaj mamy takie wspaniałe pamiątki. Byłam na tej wycieczce razem z dużą grupą z Kościerzyny i nie tylko. Kiedy no, w plenie mieliśmy, no, to dla nas już sanktuarium, odwiedzenie Smoleńska. Pani mówi sanktuarium, dlaczego? Dlatego, bo przecież no, to tam te szczątki jeszcze są. Sama rodzina katyńska mówi, że będziemy długo jeszcze zbierać jakieś szczątki, jakieś pozostałości, bo to się po prostu nie da do końca pozbierać. Pan Henryk Skiba, członek naszej wycieczki, kiedy chodziliśmy tam tacy troszeczkę bezradni, gdzie położyć kwiaty, gdzie położyć znicz, byliśmy tak rozproszeni, raptem słyszymy, że mówi pan Henryk, ale słuchajcie, tutaj coś tkwi. Pochylił się, bo to niziutko, zupełnie przy ziemi, zaczął wydłubywać palcem, ale nie udało się. Poszli do samochodu, przynieśli, zdaje się, że jakiś śrubokręt i dopiero wtedy przy pomocy tego śrubokręta wydłubali tą relikwię. No bo nie nazywajmy tego inaczej, prawda? To jest jakaś bardzo ważna część samolotu i nie spodziewałam się, że to będzie tak pięknie uczczone dzisiaj właśnie tu w Kościerzynie, bo to się stało w lipcu ubiegłego roku. Byliśmy tam na wycieczce kilka dni, ale końcowym etapem był właśnie Smoleńsk. Kiedy się zrodził pomysł, żeby te szczątki złożyć tu
postaw. A to ja już tego nie wiem. Ja w ogóle byłam dzisiaj zaskoczona, kiedy usłyszałam to w radiu. I właściwie mnie tutaj przyciągnęło radio, żeby to zobaczyć. Myślałam, że właśnie spotkam tu pana Henryka, no ale oznajmił mi telefonicznie, że jest chory. Ten czas, kiedy te szczątki leżały w domu, gdzie one były przechowane? W domu, na półce? No w domu chyba u niego, naprawdę nie wiem, to ja już nie umiem odpowiedzieć, bo myśmy się po prostu nie spotykali od tej wycieczki teraz, żeby na ten temat rozmawiać. Czy myśli pani, gdybyśmy tak więcej turystów wysłali tam do Smoleńska, czy ten samolot wcześniej by wrócił może do nas? Ja myślę, że... Jak każdy po kawałku. Ja myślę, że to chyba by się nie udało i tak, bo to, co my teraz słyszymy, ta próba handlowania, prawda, ofiarami z jednej i z drugiej strony, pomnikami, co na pewno jest bardzo trudna sprawa. I raczej chyba, tak jak to my mamy, Kaszubi, Polacy, w naszej naturze, cierpliwie, a do skutku, żeby osiągnąć ten efekt. I bardzo mi się podobało dzisiejsze przemówienie księdza Szczepińskiego, kiedy tak bardzo stawiał na patriotyzm, na to wychowanie patriotyczne. Także ja myślę, że spokojem więcej zrobimy niż wojną. No ja myślę, że to bardzo ważne, nie tylko tutaj, ale w inne miejsca upamiętniające ofiary różnych tragedii czy męczeństwa. Są takie pomniki w naszych lasach kościerskich, są upamiętniające żołnierzy wyklętych, inne okoliczności i zrywy narodowe. I myślę, że należy o tym pamiętać, należy to przedstawiać przede wszystkim młodzieży i dzieciom w szkołach, po to, żeby nie zapomnieć, bo tylko i wyłącznie środowiska, narody, które pamiętają o historii, są w stanie przetrwać. Takie było przesłanie i ktoś kiedyś ładnie to w ten sposób ujął. Panie burmistrzu, w Kościerzynie te obchody uroczystości mają wymiar nietypowy, bo pojawił się tutaj fragment samolotu, jest też ziemia smoleńska. Jak pan ocenia te rzeczy? Jak miasto się zapatruje na te rzeczy? Myśmy zostali zaproszeni przez organizatorów tych dzisiejszych uroczystości i jak najbardziej je przyjmę. Chcę też uczcić te ofiary, które zginęły w tej katastrofie. Część z tych ofiar osobiście też znałem. Natomiast o szczegóły no, prosiłbym już pytać organizatora, w jaki sposób one się tutaj znalazły. Ale nie przeszkadza to miastu, że nie. Zostały te rzeczy przywiezione z wycieczki? Ja... Jeśli w ten sposób zostały one tutaj przywiezione, udało się je zdobyć i ktoś miał odwagę przypiąć je do tablicy smoleńskiej, to jestem w stanie też przyjść jako burmistrz miasta, brać udział w tych uroczystościach i nie wstydzę się tego. A pan powiedział, że znał pan kilka osób osobiście, tak? Kilka ofiar? Między innymi miałem możliwość czy przyjemność poznać pana Macieja Płażyńskiego, pana Lecha Kaczyńskiego też osobiście w czasie wizyty w Kościerzynie, a także pana Putrę. Między innymi też miał dużą rodzinę. Czyli na pewno te wspomnienia wracają dzisiaj w ten dzień? Tak, wracają. Też z dziećmi w rocznicę. Każdą kolejną rocznicę przychodzę zapalić tu znicza. Czasami sprzątam też to, co zostanie puste, wypalone już znicze. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję również.